Hej, cześć, siemanko. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Summoner's War. Chcieliście odcinek Socha? Macie odcinek Socha. Mamy powracające Hall of Heroes, czyli takie, które były już przedtem. Teraz mamy możliwość po raz kolejny zdobyć po prostu potwory, które tam były. I jest to z okazji 6. rocznicy, więc musiało być oczywiście z rozmachem, więc najpierw dostajemy pierwsze Hall of Heroes, a po jakimś czasie dostajemy kolejne. Omówimy zaraz. Co wybrałem ja, dlaczego wybrałem i co można wybrać z tego, co polecam i w jaki sposób ja wybieram z hochów, oczywiście, jeśli tego typu hochy są. Także zapraszam do słuchania, oglądania. Pierwszy Hall of Heroes, oczywiście, Jack-O-Lantern Ognia, Anubis Wody, Horus Wiatru, Pirat Światła i Raksha Dark. Wszystkie z tych potworów są użyteczne. No dobra, nie wszystkie. Jack-O-Lantern Ognia, powiedzmy, Anubis Wody jest naprawdę fajną jednostką, Horus Wiatru jest także spoko. Także z tej trójki pierwszej Jack-O-Lantern najmniej bym wybierał, natomiast z całej piątki nie wybierałbym pierwszej trójki. Dlaczego? Ponieważ są to czwórki dostępne z Mystical Scrolla, a Mystical Scrolli będziecie mieli naprawdę sporo. Naprawdę. I tych czwórek dostaniecie przez pas swojej gry zapewne kilka razy z każdej. Natomiast Light and Dark są trudniej dostępne, więc szansa, że czwórka z Light and Dark poleci i akurat będzie to ta czwórka, jest dosyć niska. A więc przy tego typu eventach, gdzie mamy do wyboru z pięciu żywiołów jakieś potwory, zawsze dla mnie są tylko dwa żywioły, Light and Dark. Nic innego. Ponieważ tamte, tak jak mówiłem, są łatwo dostępne. A więc tu mamy do wyboru Pirat Światła i Raksha Dark. Kiedy była Pirat Światła w hochu, nie pamiętam, szczerze mówiąc. Raksha Dark miałem w storage'u, więc dla mnie wybór był prosty. Pirat Światła, ponieważ jej nie miałem. Natomiast co wam polecam? To przejdziemy oczywiście za chwilę do omówienia każdej z tych jednostek, ponieważ nie chcę powiedzieć od razu, co wybierajcie. Ponieważ to tak nie działa. Wybierajcie to, co uznacie za lepsze. Coś, co uznacie za bardziej dla was przydatne. Dlatego omówię skille każdej z tych postaci dostępnych z Light and Dark. Nie omówię pierwszej trójki, ponieważ tak jak mówiłem, tych potworów dla mnie na tej liście nie ma. Nie polecam wam ich także brać. Druga lista jest o wiele zabawniejsza, ponieważ Samuraj Ognia... Nie. Joker Wody to chyba lepiej usunąć grę i nie wybierać nic, niż wybrać Jokera Wody. Pirat Kapitan Wiatru, użyteczna jednostka, ale tak jak mówiłem, trzy pierwsze żywioły nas nie obchodzą, a przynajmniej mnie nie obchodzą. Nie polecam wam brać żadnego z nich. Co mamy dalej? Brownie Magikan Światła i Kobold Bomber Dark. Ten wybór, szczerze mówiąc, dla mnie był dosyć prosty. Natomiast wybór ogólnie jest trudny. Nie mam żadnej z tych jednostek. Ale ja miałem już od jakiegoś czasu upatrzoną jedną z tych dwóch jednostek i w końcu ją mogę odebrać. Także przejdziemy sobie do... O, odbiorę sobie oczywiście. Do Monster Collection. I co tu mamy dostępnego? Oczywiście idziemy do Pirat najpierw Światła. Nie mam jej jeszcze odebranej, więc muszę ją zlokalizować na liście. Gdzie ona jest? Tutaj. Ewa. Cóż robi Ewa i dlaczego... Uważam ją za ciekawy wybór, bo uważam ją za ciekawy wybór. Nie mówię, że Ran nie jest ciekawym wyborem, jest także ciekawym wyborem i ten wybór, którego z tych potworów wy powinniście wybrać, należy do was. Auto Attack, czyli pierwszy skill. Double Shot. Rzucamy dwiema kartami i każda z tych kart ma 50% szansy na usunięcie buffa z przeciwnika. Czyli ja już w głowie mam wizję, że ubieram ją na Revenge runy. Coś tam i Revenge. Swift Revenge, Violent Revenge. Ważne, że Revenge. Dlaczego Revenge? Ponieważ autoatak ściągający buffy z przeciwnika. Pod PvP? Marzenie. Ustawić ją na defa na arenę? Być może. Ale jest to postać atak. Jej zadaniem jest zabijanie przeciwnika, więc możecie zacząć zastanawiać się, jak można ją wyrunować, żeby wykorzystać jej potencjał. To za chwilkę. Drugi skill. Air Slash. Czyli atakujemy przeciwnika ostrym atakiem i zadajemy Continuous Damage na jedną turę. Atak
zwiększy nam atak bar do 100%, jeśli użyjemy mając full HP. Trzeci skill. Rapid Fire. Nacieramy na przeciwnika gradem ataków i mamy 100% crit rate przeciwko celom, które mają na sobie debuff, które są pod inability effectem. Inability effect, o ile się nie mylę, jest to sleep, stun albo zamrożenie. Możecie sprostować oczywiście, jeśli ktoś ma pewność, co to jest konkretnie inability effect, ponieważ nie jest to harmful effect, czyli wydaje mi się, że nie jest to ogólnie powiedziane, że debuff jakikolwiek. Mi się wydaje, że chodzi konkretnie o efekt, który blokuje przeciwnikowi wykonanie następnej tury, czyli sleep, stun albo freeze. Nie jestem pewien, czy jest coś jeszcze, co by zaliczało się do inability efektów, ale tak czy siak 100% crit rate na coś, co jest zestunowane bądź zamrożone. Kozak. Natomiast if you have full HP, czyli jeśli mamy full HP, cooldown tego skilla nie zejdzie, jeśli go użyjemy. Ja już mam opracowaną taktykę, jak bym używał jej manualnie pod PvP. Bo taktyka będzie działała tylko i wyłącznie manualnie, ponieważ komputer, czyli automat SI AI, nie użyje skilli w tej kolejności. Jestem prawie pewien. A więc atakujemy przeciwnika drugim skillem. Nakładamy Continuous Damage, ranimy go już, albo ranimy jakiegoś przeciwnika i atak bar rośnie nam do 100%, czyli wykonujemy zaraz kolejny atak i nieważne, czy pokonamy przeciwnika, czy nie, kogo sfokusujemy, czy nie, mamy już kolejną turę, czyli wykorzystujemy jej potencjał na zasadzie maksymalizowania tur, które otrzymuje, które wykonuje ta postać. Trzeci skill wykorzystujemy nadal mając 100% HP. Widzę to tak, jakiś Bernard, jakiś inny atak bar buffer. Do tego druga postać rusza się, jakiś buffer typu Megan. Albo pierwsza była Megan, drugi będzie na przykład Belladeon. Żeby wyleczyć na pewno, na wypadek gdyby coś się wcięło lub było szybsze od nas i zraniło ją, warto wyleczyć ją. I wtedy ona wchodzi z maksymalnym swoim potencjałem, czyli 100% HP albo super szybka Konamiya. Drugim skillem atak bar do maxa i lecimy. Nieistotne. I wtedy atakujemy najpierw tym atakiem, ponieważ atak bar nam się napełni do maxa, a trzecim skillem następnie atakujemy w kolejnej turze, żeby tylko po prostu zaatakować. Jakbyśmy zaczęli od tego, to mamy jedną turę mniej. Automat, jestem prawie pewien, że tego tak nie użyje, więc widzę ją pod PvP. Tak jak mówiłem, Swift Revenge albo Violent Revenge, żeby te tury jeszcze może zmaksymalizować, czyli jak najszybsza. I atak, Speed Crit Damage Attack albo Speed Crit Damage HP z atakiem w subach. To by miało sens, bo ona musi być wytankowana. Jeśli ma mieć Revenge i ten Revenge ma mieć sens, ona musi być wytankowana. Czyli taki szybki bruiser, szybki tank, który zadaje jeszcze obrażenia. Tak bym ją widział. Natomiast jeśli chodzi o run, którą posiadam, nie użyłem jej chyba nigdy, ale mam ją na 5 gwiazdkach na max levelu, z tego co pamiętam. Pierwszy skill jest to samo co chwa, z tego co kojarzę, czyli atakujemy przeciwnika, zmniejszamy jego speeda na dwie tury, mamy na to 50% szansy i dodatkowo atak jest zwiększony od naszej szybkości. Drugi skill, atakujemy przeciwnika 3 razy. Absorbujemy atak bar i my zyskamy atak bar na tym, że on traci o 20% z każdym atakiem i zadajemy do tego Continuous Damage na dwie tury i jeśli wejdzie nam Critical Hit, czyli musi być najlepiej szybka, mieć wysoki crit rate. To już jest pierwsze, co wymyśliłem. Szybka crit rate i trzeci skill. Atakujemy przeciwnika 4 razy, zmniejszamy jego atak o 30%. Tu już nie absorbujemy, tylko zmniejszamy 75% szansy na to z każdego ataku. I atak gwarantuje stun, jeśli atak war przeciwnika zejdzie do zera. Widzę zastosowanie... Wybaczcie, telefon mi dzwoni. Widzę zastosowanie tego potwora na PvP, na Toa Hard. Jak najbardziej tam może być użyteczna. No i lider oczywiście, atak power. Ewa miała resist 30%, to jest atak power 25%. Jakbym ją runował? Na pewno szybka crit rate. Swift, Violent, coś takiego.
Autoatakiem nie zmniejsza atak baru, nakłada tylko slow, więc nie musi być revenge. Może mieć will, może mieć cokolwiek innego. Myślę, że speed jest istotny na niej, crit rate też, ale nie robiłbym na czwarty slot runy crit rate. Tylko na przykład speed, crit damage, atak, speed, crit damage, HP i znowu tanki, suby. Ponieważ dobrze, jeśli potwór, który robi jakiekolwiek rzeczy z atak barem, bo to nie jest typowy postać nukująca. Oczywiście można jej użyć w ten sposób, tak mi się wydaje. Można zrobić ją speed, crit damage, atak, atak, crit damage, atak ze speedem w subach, jasne, jak najbardziej, róbcie ją jak chcecie, ale ja bym robił ją jednak w taki sposób, żeby miała jednak tego trochę życia w zapasie. Mamy jeszcze dostępne dwa kolejne potwory, oczywiście będzie kolejnych pięć, ale tak jak mówiłem, pierwszą trójkę odrzucam. I tu mamy Light Brownie Magician, jest w tym miejscu, nazywa się Gemini. Autoatak jest prawdopodobnie to samo co Orion, czyli atakujemy przeciwnika i mamy 30% szansy na zdobycie kolejnej tury. Drugim atakiem atakujemy wszystkich przeciwników i rozbijamy im defa na jedną turę. I ten atak zawsze wchodzi jako crushing hit, nieważne jaki żywioł ma przeciwnik. No i tu jest coś, co robi z Gemini bardzo, bardzo fajną jednostkę, czyli Small Grudge, czyli pasyweczka, i atak power jest zwiększony, jeśli HP ratio nasze jest niższe niż HP ratio celu, który bijemy w momencie ataku oczywiście, i dodatkowo usuwamy jeden beneficial effect, czyli jeden buffek z przeciwnika, jeśli my posiadamy mniej buffów na nas. To czyni z Gemini fajną jednostkę pod PvP, dodatkowo jeszcze speed leader. Ściąganie buffów, death break obszarowy w dodatku, czyli death break na wszystkich przeciwników i szansa zdobycia kolejnej tury z autoataku czyni z niego fajną, fajną opcję pod PvP. Na pewno to będzie mój wybór, tu już spoiler, ja wybiorę Gemini. Natomiast jest jeszcze drugi wybór i naprawdę powiem wam szczerze, zastanawiałem się między Gemini a Beringiem. I tutaj jest bardzo podobne użycie tych potworów. Oba są pod PvP. Autoatak. Zadajemy obrażenia przeciwnikowi bombą. Obrażenia zwiększone są o 15% za każdy harmful effect na przeciwniku. Drugi skill. Atakujemy wszystkich wrogów 3 razy. I każdy atak ma 25% szansy na nałożenie continuous damage na 2 tury. To jest super skill. I cooldown skilla Multi-Firecracker jest zmniejszony o jedną turę za każdy nałożony Continuous Damage. To jest bardzo, bardzo fajna jednostka pod Toa i Toa Hard moim zdaniem, bo taka ilość Continuousów, jaką możemy wrzucić, jest naprawdę spoko, więc tu także zastanówcie się, co wybierzecie. Trzeci skill. Atakujemy wszystkich wrogów bombą, która blokuje magiczne umiejętności. Wydaje mi się, że to jest silence po prostu, czyli przeciwnicy nie użyją skilli, albo jest to blokada na buffy. Tutaj jest to napisane w taki sposób, że nie jestem pewien, co to da. Removing one beneficial effect, czyli usuniemy jeden buffek z przeciwnika, czy z każdego przeciwnika. I czyli tak, blokujemy buffy, usuwamy buffa. I dodatkowo blokujemy skille, czy tam deny using all skills with 2 turn cooldown. With cooldowns, czyli pasywy działają, natomiast my dwie tury cooldown zbijamy ze wszystkich skilli przeciwnika. No i jest to, mówię, trudny wybór. Tu Bering moim zdaniem toa hard. Jak najbardziej dobra jednostka. Mam nadzieję, że kiedyś go dostanę ze scrolla. Natomiast ja, tak jak mówiłem, wybiorę Gemini. Już tę decyzję podjąłem. Długo siedziałem nad tym. I wydaje mi się, że będę miał ja osobiście więcej pożytku z posiadania Gemini niż z Beringa. Natomiast tak jak mówię, mam nadzieję, że go kiedyś dostanę, bo chętnie go przetestuję. A więc tak. Z pierwszego Ocha mówiłem, że na low koncie, albo nie mówiłem, na low koncie wybrałem Light Pirate.
Natomiast nie mówię, że wy tak macie robić. Podejmijcie decyzję sami, zastanówcie się, co jest dla was istotne. Omówiłem skille każdej z tych postaci. To samo z drugiego chocha. To, że ja wybieram Gemini, nie znaczy, że wy musicie. A może na noob koncie, na lowkowym koncie nie wybiorę Gemini, tylko wybiorę Beringa. Kto wie, tam jeszcze nie podejmowałem decyzji, co wybiorę. Natomiast szczerze mówiąc, uważam, że z Gemini będę miał na głównym koncie na pewno większy pożytek niż z Beringa. Tak czy siak, z takimi myślami was pozostawię. Mam nadzieję, że odcinek troszkę rozjaśnił wam, co jest w chochu i co warto wybierać. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz. I to tyle na dziś. Pa, pa.